Dzień dobry, znowu witamy z kina. Dzisiaj znowu jestem w towarzystwie Pawła Oględzkiego, doktora habilitowanego, biologa środowiskowego. Nauczyłeś się. Ciężko mi to ciężko, za każdym. Ciężko, tak, ale ciężko, bo jednak jak, no jak nic nie powiadam. Ale to dlatego, że jak mam formułkę do wyklepania, to mi jest ciężko. Jak mówię tak jak mi, wiesz, w duszy siedzi, to mówię wtedy normalnie. I dlatego zawsze mam z tym problemy. Ale witamy znowu w naszym cudownym składzie. Dwie połówki. Dzięki. No, zabrzmiało dziwnie. Słuchajcie, dzisiaj przyszedł czas na opowieść chyba o najbardziej tajemniczej rybie naszych wód. Przynajmniej ja tak uważam. Czyli o węgorzu. Jest mało chyba łowców takich węgorzy w naszym kraju, tak mi się wydaje. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że tych ryb po prostu jest niewiele. Tak. Przede wszystkim zgadzam się z Tobą, że jest to zdecydowanie najbardziej tajemnicza ryba naszych wód. Zresztą nie tylko naszych. Myślę, że w ogóle jeśli chodzi o ichtiofaunę Europy, to przoduje, jeśli chodzi o to, przoduje albo jest rekordzistką pod względem minimalnych informacji o niektórych aspektach jej biologii. Trochę się zakarapućkałem. Natomiast jest to też element takiej układanki biologicznej na nieco wyższym szczeblu. Dlatego, że my nazywamy rybami wszystkie kręgowce wodne, które mają ciało pokryte w jakimś stopniu tam łuską, oddychają za pomocą skrzeli, ale jest to grupa szalenie, szalenie niejednorodna. I różnice między różnymi na przykład gromadami, różnymi rodzinami ryb będą niekiedy większe niż pomiędzy innymi kręgowcami w randze gromady, na przykład między płazami a gadami. My po prostu dla jak gdyby łatwości postrzegania kładziemy ryby do jednego garnka. Natomiast różnice w biologii są czasami bardzo, bardzo istotne. No chociażby wystarczy spojrzeć na węgorza wspomnianego i leszcza. Tak, ale to, wąż czy ryba? Jeśli chodzi o w ogóle wiele aspektów biologii, to one zupełnie do siebie nie przystają. Ale to tylko tak, uwaga, na marginesie. Pierwszy temat, dotyczący chyba tego, o czym do końca tak naprawdę, znaczy pewnie wiemy, ale słyszałem, że nikt tego nigdy nie zaobserwował. Czyli tarło węgorza. Wiadomo, że węgorz jest rybą wędrowną. Wiadomo, że na miejsce tarła odbywa bardzo długie wędrówki, trwające nieraz nawet tysiące kilometrów, podobno. 4-5 tysięcy kilometrów. No, czyli ładnie. To więcej niż ja przez całe życie na rowerze przejechałem. No i właśnie, czy jest to prawda, że węgorz trze się w Morzu Sargasowym? Czy jest to prawdą, że na olbrzymich głębokościach? I wreszcie, czy jest to prawdą, że tak naprawdę nikt tego tarła nie widział? Ja nawet nie wiem, gdzie jest Morze Sargasowe, powiem szczerze, to stąd nie widać. No stąd nie widać, jest to część Atlantyku. Tak na od nas na zachód, minimalnie na południe. Natomiast jest to rzeczywiście kawałek drogi i jest to prawdą, że węgorze odbywają tam tarło na głębokości od 400 do 1000 metrów, czyli dosyć głęboko. Sargassy to są takie glony wielokomórkowe, coś w stylu naszych ramienic, które właśnie w tym morzu sargasowym występują. One mogą i pływać po powierzchni, i być zanurzone, także jak się oderwą, to pływają po powierzchni, dalej funkcjonują, ale to nie jest takie istotne. Stąd nazwa tego morza. I rzeczywiście, wszystkie węgorze europejskie odbywają tam tarło i również jest to prawdą, że nikt tego tarła nie widział, ani nie sfilmował. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, nie ma żadnych oficjalnych informacji, jak takie tarło wygląda. Biologowie i ichtiologowie przypuszczają, jak to może być na podstawie obserwacji tarła węgorza elektrycznego. Ale te ryby nie są spokrewnione. No właśnie chciałem powiedzieć, że one słyszałem, nie są spokrewnione. To, nie, to, to jest tylko i wyłącznie takie podobieństwo, że tak powiem, zewnętrzne, ale to jest zupełnie inna linia ewolucyjna, także równie dobrze tarło węgorza europejskiego może wyglądać zupełnie inaczej.
Nawet nie wiemy, jakie jest typ zapłodnienia, czy zewnętrzne, tak jak u większości ryb, czyli że ikra jest zapłodniana poza ciałem samicy, a może wewnętrzne, może jest jakaś kopulacja. Nie wiadomo. Diabli wiedzą, nie wiadomo, nie wiadomo. A to czy jest prawdą, w ogóle ryba pełna tajemnic. Czy prawdą jest w takim razie właśnie, że po prostu biologowie nie widzieli tego tarła, natomiast wiedzą, że tam właśnie ono się odbywa, ponieważ zostały gdzieś tam na jakieś siaty złowiony wylęg węgorza, jakiś tam o długości, nie wiem, pół centymetra i gdzieś w okolicach właśnie Morza Sargasowego. Parę znowu tematów. Szlak wędrówki tarłowej węgorzy jest znany, ponieważ jednak ryby są znakowane. Jest tam w ogóle zresztą bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Widoczna zwłaszcza na przykład u naszych polskich węgorzy, że tak się wyrażę, które wypływają z naszych rzek. One wędrują na tarło przez półtora roku. Przez półtora roku nie jedzą, tylko płyną. To się wydaje nieprawdopodobne, jak można nie jeść przez półtora roku i korzystać wyłącznie z materiałów zapasowych. Ale można, można. Węgorz po prostu przez półtora roku nie je. Zresztą uwstecznia mu się przewód pokarmowy, też jest resorbowany, jak to się mówi. Każdy zasób energii jest dobry. Chodzi o to, żeby tam dopłynąć. No, po tarle oczywiście zginie. Czyli odbywa raz w życiu, tak? Raz w życiu. Takie ryby, które dwuśrodowiskowe, które normalnie żyją w wodach słodkich, w rzekach, chociaż węgorze żyją też w morzu przez całe życie, w tych mniej zasolonych morzach mogą żyć całe życie. Ale generalnie wpływają na tarło z rzek do morza, nazywamy katadromicznymi. Jeśli płyną w drugą stronę, to są anadromiczne, tak jak łosoś na przykład. Natomiast węgorz jest katadromiczną i odbywa tarło tylko raz w życiu, przepraszam. Czyli jak już tam pójdzie, to już nie wraca. Tak. Tak, ginie. Natomiast skąd wiadomo, no te ryby są znakowane i te, które płyną jak gdyby z naszego wybrzeża, płynąc na Morze Sargasowe, powinny, bo jak płyniemy na tarło, jak mamy taki szmat drogi do pokonania, powinniśmy za wszelką cenę oszczędzać energię, dodatkowo jeszcze nie jemy. Powinniśmy płynąć po linii prostej. No nie mów, że... W pewnym momencie... Skręcają na CPN na chwilę. No, tak jakby. Robią... tam nic więcej nie ma, jest morze, a one sobie w pewnym momencie robią taki zachyłek. Taki bak, i znowu płyną prosto na Morze Sargasowe. I wszystkie ryby tak robią? Wszystkie ryby tak robią, więc ichtyologowie... Nie trzeba było specjalnego pomyślunku. Węgorze są dosyć konserwatywne ewolucyjnie, jak to się mówi, czyli wolno zachodzą u nich zmiany w genach. Więc nie zdążyły się jeszcze kapnąć, że tam nic nie ma, że mogłyby sobie płynąć prosto i że kiedyś, kiedy to zachowanie wyewoluowało, powstało, był tam kiedyś jakiś ląd. Jaki? Atlantyda. No oczywiście z Atlantydą to już jest, ale że ląd był, jest to bardzo prawdopodobne. I po prostu im to zostało w genach? Im to zostało w genach. No, znowu... Na pewno robią zachyłek, a nie ma innego powodu, dla którego miałyby robić. Zatankować, mówię ci, na CPN. No, w każdym razie tak jest. Wracając do kolejnego wątku, który poruszyłeś, czy tam się później pojawiają... No i wiadomo, że jak się oznakowało, że one w pewnym momencie po prostu przestają płynąć, spływają w głębinę, więc i później się pojawiają larwy. Z larwami była w ogóle kolejna ciekawa sprawa. Z węgorzem są same ciekawe sprawy. Kiedy je pierwszy raz odłowiono, takie listki o długości, ja wiem, pół centymetra mają w momencie, kiedy się wylęgają, no załóżmy do 2-3 centymetrów, takie przezroczyste listki, dosłownie, nazwano je leptocefalami. Łowiono je przy okazji tam innych odłowów, one się masowo zaplątywały w sieci, opisane jako oddzielny gatunek. Nikt nie przypuszczał, że to jest inny, że to jest ten sam gatunek, że to jest węgorz, bo to wyglądało zupełnie inaczej. I te larwy sobie spływają znowu przez kolejne 2-3 lata. W przypadku węgorza te przedziały czasowe są jakieś takie zupełnie jakieś nieprzystające do rzeczywistości, bo długo to trwa, razem z Golfstromem. Tak sobie płyną, czyli z prądem, z ciepłym prądem zatokowym.
Po tym czasie przybierają formę tak zwanego węgorza szklistego, którego nazywamy Monte. I ten węgorz szklisty już jest rozpoznawalny, to znaczy widać, że to jest węgorz, z nim się już robi tam jakieś zabiegi zarybieniowe, odławia się go w celach zarybieniowych, w estuariach, bo on zaczyna z powrotem wpływać do rzek europejskich. No i tak, i jak się go wtedy odłowi w estuariach, my nie jesteśmy od tego specjalistami, chociaż odłowy są takie w Polsce prowadzone, głównie Francja i Anglia, to jest materiał zarybieniowy. Jego się podchowuje w ośrodkach zarybieniowych i nim się zarybia, znaczy może być już trochę większy. Warto, żebyśmy pamiętali, że wszystkie węgorze, które znajdują się w zbiornikach zamkniętych, w jeziorach zamkniętych, które nie mają połączenia z rzekami, one muszą pochodzić z zarybień, ponieważ nie ma mowy, żeby węgorz się w jeziorze znalazł w sposób naturalny. Na kaczych łapach nie przyleci, bo ryby, ptaki na Morze Sargasowe nie latają i nie przyjdzie i tak dalej. Także one wszystkie pochodzą z zarybień. Natomiast w drugą stronę. No właśnie, pytanie, bo rozumiem, że tak, powiedzmy, przykład, Jezioro Powsinkowskie. Jeziorko Powsinkowskie ma połączenie z Wisłą, Wisła ma połączenie z morzem, przejdzie. Prosta sprawa. Czyli węgorz taki, powiedzmy, który został wpuszczony do Jeziorka Powsinkowskiego. I nawet może do niego sobie wpłynąć później ten młody węgorz. Tak, ale generalnie dojdzie tam. Tak. Natomiast co się dzieje w przypadku, kiedy zbiornik jest zamknięty, nie ma żadnych ciurków, żadnych rowów melioracyjnych, ten węgorz jest jakby uwięziony, został tam wpuszczony, tarła nie odbędzie. Nie. Pytanie, po trawniku przejdzie 500 metrów, kilometr? Właśnie to jest bardzo ciekawa sprawa. Bo instynkt może go prowadzić. Instynkt, ale właśnie w jaki sposób wyczuje, że woda jest blisko, że jest kilometr, 500 metrów, a nie 10 kilometrów. No właśnie, woda bieżąca, wyczuje. Wyczuje. I przelezie? Jeśli jest blisko, przelezie. Przelezie. Kiedyś na kaczych łapach przelezie. Kiedyś traktowano na własnych, nie na łapach, ale na własnym brzuchu, przepełznie i to szybko. Szybko, bo to jest mniej więcej 3 km na godzinę. Jak my chodzimy na steperze, załóżmy, to jak idziesz 6 na godzinę, to jest całkiem przyjemne tempo. A to jest węgorz, no on pełznie, ale on pełznie po wilgotnej trawie, no tak, on po betonie nie przepełznie raczej. Najlepiej jak jest deszcz, ale on nie czeka, aż będą dobre warunki. Zawsze podejmie wędrówkę czwartej nocy pełni. Zawsze. Niewiarygodne. Kolejna tajemnica, nie? Ale zawsze, natura jest zawsze wtedy. Natura jest niesamowita. No tak, a jeśli będzie... Mój kolega, leśnik, zarybił węgorzem jezioro. Własne jezioro, które dzierżawi. Fajnie, tam to węgorz nawet łowił. Oczywiście na razie małe. Ale jak przyszedł ich czas, to nagle te węgorze zniknęły. Okazało się, że sobie po prostu poszły na tarło, bo tam był taki nawet nie ciówek, tylko wyschnięte koryto po dawnym ciówku, ale prowadzące do też małej rzeki, ale jednak. I wreszcie znalazł tam jednego takiego, jakiegoś marudera. No i się domyślił, co się stało. Niewiarygodne. A co w wypadku, kiedy jest zbiornik naprawdę odcięty od innych, no i ten węgorz To zostają i umiera. I wtedy może umrzeć nawet po 50-60 latach. I to jest długowieczna ryba. To jest dopiero długowieczna ryba. Natomiast normalnie podejmują wędrówkę tarłową wtedy, kiedy osiągają dojrzałość płciową, czyli jak mają te 10-12 lat. I to jest normalny wiek węgorza, który on osiąga, ponieważ po tarle ginie. Jakby mu się zakazać, znaczy stary, nie popłyniesz na to sargasowe, to ja będę żył do 80 lat. Znaczy 80 to jest taki przypadek najdłuższy ryby. Słyszałem, 84 czy 86? Tak, gdzieś tak, to słyszałem tak, o tym. Tak. Także to dlatego, że nie dano mu się rozmnożyć. Jak w takim razie jest z wymiarami, które węgorz może osiągać? Bo słyszałem o rybach osiągających do 2 metrów długości i 9 kilo. No pytanie, czy na pewno są węgorze, powiedzmy 1,20 m, 1,30 m, bo taki widziałem. Mhm. Ale jak... Czy są jakieś granice, do których może dorastać, czy później staje się kongerem na przykład? Nie. Konger też nie zostanie, to jest oczywiście inny gatunek.
O dwumetrowych nie słyszałem, ale słyszałem o rybach 1,70 m, 1,80 m. 9 kilo przy tej długości nie jest wcale jakimś... To jest ryba nie do wyciągnięcia na wędkę, mi się wydaje. No, też mi się tak wydaje. Zwłaszcza biorąc pod uwagę specyfikę walki węgorza. No to jest jeden wielki mięsień. Podczas holu jest jeden wielki mięsień. Ale no, widziałem swego czasu, ze 30 lat temu, w wiadomościach zdjęcie na plaży Wiślanej gościa z 6-kilowym węgorzem. Pamiętam, że facet był strasznie gruby. Taki leżał bez koszulki koło tego węgorza. I tak się, jeden był gruby i drugi był gruby. Ale ten węgorz robił wrażenie, naprawdę. Także... Czyli coś w tym może coś być, że tak jest, pod 2 metry może... Co prawda ryby pokroju węgorzy, także kongery, o których wspomniałeś, im są starsze, tym rosną bardziej wszerz niż wzdłuż. Także te 2 metry może bym nie przesadzał, ale nie włożyłem tak zupełnie między bajki. Nie zdziwię się, jeśli ktoś takiego węgorza przyniesie do redakcji. Oby nie. Oby zdjęcie wysłał, a nie przynosił do redakcji. Nie, żartuję. A powiedz mi, jak to jest, bo ja już od czasu dzieciaka słyszałem, że w naszych wodach są jakby dwa gatunki, tak to nazwijmy, dwa rodzaje węgorzy. Wąskogłowy, szerokogłowy. Czy jest to prawdą? Tak. Ten kształt pyska głowy jest zmienny. Są rzeczywiście dwie formy. Kiedyś sądzono, że jest to kwestia diety, że te wąskogłowe specjalizują się w polowaniu na ryby wąskie, takie jak ukleja, a też szerokogłowe... Na krąpiej żaby. No, na przykład. Na raki. No, rak podobno jest podczas wylinki. Bardzo, nie kończę podczas wylinki. Podczas wylinki, jasne. Natomiast okazało się, że dieta obu form nie różni się aż tak bardzo, natomiast to, która forma akurat dominuje w danym akwenie, no, to jest kwestia losowa. Zarybień po prostu, tak. Co tam się trafi. No, geny się rozchodzą na Morzu Sargasowym, w związku z tym to nie są gatunki, to nawet nie są podgatunki, to są formy tego samego gatunku. Gatunek jest jeden, ankila, węgorz europejski, natomiast i chyba nawet tworzy jeden podgatunek, aczkolwiek tego nie wiem, to są formy węgorza. Okej. Ale rzeczywiście są i różnią się. I rzeczywiście, no to jest chyba łatwo rozróżnić, tak? Zdecydowanie. Po japie. Mniejsza, większa. Po japie. Wąska, szeroka. A powiedz mi, ile jest prawdy w tym, że krew węgorza jest toksyczna? Że powiedzmy, jeżeli już ktoś zdecyduje się zabrać rybę, chociaż niewielu znam, którzy wypuszczają węgorze, niewielu znam, którzy łowią węgorze, może tak, ale że krew, jeżeli dostanie się do naszego krwiobiegu, ma jakieś tam, powiedzmy, jakąś tam swoją toksyczność, że powoduje skurcze mięśni, jakieś tam zaburzenia pracy serca. Czy jest to prawdą? Jest to absolutną prawdą. To jest neurotoksyna, czyli ten sam charakter trucizny, który znajduje się w jadzie węży jadowitych. Czemu na mnie patrzysz? Nie, to zupełnie było niezamierzone. Natomiast podobnież rozkłada się w 60 stopniach przy smażeniu. Przy tym także. No ale przecież węgorze bywają czasami ofiarami dużych ryb drapieżnych. Mhm. Sumy podobno uwielbiają. Sumów. Akurat się idealnie zmieszczą w paszczy suma. I jakoś nie słyszałem o tym, żeby znajdowano martwe sumy po zjedzeniu węgorzy. Ale stwierdzono, coś że krew jest toksyczna. Rzeczywiście. Czyli mało coś wspólnego z wężami również. Tak, no nie tylko kształt. W ogóle węgorz jest niesamowitą rybą i powinna być rozpatrywana tak, ryby i węgorz. Tak, idziesz pomiędzy rybami a wężami. Tak. A powiedz mi w takim razie, ile czasu węgorz może przebywać poza wodą? Wiadomo, że to na pewno zależy od jakiejś tam wilgotności powietrza, od tego, czy tam trawa mokra i tak dalej. Natomiast słyszałem o wymianie gazowej przez skórę, że węgorz nie oddycha tak jak normalnie ryba, tylko gdzieś tam, powiedzmy, ma jakieś, nie wiem jak to nazwać, chyba nie receptory, ale... 78 przykład, powód, dla którego powinniśmy go wykluczyć z ryb, bo znowu masz rację. Czyli trochę jak żaba, jak rupucha oddycha. Jak płazy.
Płazy są dlatego wilgotne, mają wilgotną skórę, że mniej więcej 20-30% wymiany gazowej, bo nie oddychania. Mhm. Oddychanie zachodzi na poziomie komórkowym, tak? Musi mi się ten biologiczny brzęczyk włączyć. Wymiany gazowej zachodzi poprzez skórę. Dlatego są wilgotne. I węgorz tak samo. Mniej po to więcej ma śluz 20, ten gęsty. Po to ma ten śluz gęsty, między innymi, żeby prowadzić wymianę gazową przez skórę, co mu się bardzo przydaje podczas tego podczas tej wędrówki. Dezercji ze zestawu. Nie, no, słuchaj, przecież ja pamiętam teksty, w których wyśmiewano jakichś pijaczków, że im tam już się gorzała na mózg rzuciła, że znajdywali węgorze na polu, tak? Ha, 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 ha. A to prawda. To ile czasu może? Czy jest w ogóle taki jakby określony przedział czasu? Kilka godzin. Kilka godzin. Czyli całą noc spokojnie może sobie tam przelecieć gdzieś z bajora do bajora. Tak. Znaczy z bajora do bajora go nie specjalnie interesuje. On musi do wody, do rzeki. Chociaż, wiesz, nie wiem, nie znalazłem żadnych danych na to, jak daleko gdyby sięga jego zdolność percepcji tego układu hydrologicznego. Więc być może nawet z bajora do bajora, jeśli tamto bajora jest bliżej rzeki, ale to już gdybamy. Tego nie wiem po prostu. Nie chcę strzelać. Powiedz mi w takim razie, jak węgorz poluje? Czy jest dobrym łowcą, czy niekoniecznie? Bo teoria, którą ja znam, ale znowu to jest tylko teoria, mówi tyle, że no, w dzień jest gdzieś tam zagrzebany, powiedzmy w mule, w piasku, czy w jakimś tam, w jakichś glonach, łeb tylko wystaje. Być może jak mu coś tam przepłynie, to chapsnie. Natomiast na żer wyrusza nocą. Oczywiście wiadomo, że wszyscy tam na grunt łowią i tak dalej. Tymczasem ja również widziałem w nocy, świecąc powiedzmy latarką gdzieś po wodzie, że węgorze pływały pod powierzchnią wody. Więc jak to jest? Czy on jest dobrym łowcą nocnym, czy nie? To jest dobrym łowcą nocnym, dlatego że jest przystosowany do polowania w nocy. To, czy się zagrzebuje w mule w ciągu dnia, zdarza się, że węgorze biorą w dzień, że żerują w dzień, znowu zwłaszcza przed burzą się uaktywniają i wtedy nawet te dzienne żerowania i dzienne brania węgorzy są wręcz regułą. Natomiast rzeczywiście tak normalnie jest to noc. No generalnie jest to przeszukiwacz dna. On nie jest, jest drapieżcą, ale jak każdy drapieżca woli padlinę. Jak znajdzie padlinę, jest prostsza do zdobycia i nie wymaga nakładów energii. Nie trzeba ganiać, nie ucieka, nie trzeba ganiać, więc przede wszystkim poszukuje czegoś martwego. Jak nie znajdzie, to poluje na to, co się akurat tam przy dnie trochę przyśnie, albo akurat podpłynie pod pysk, na przykład liniejący raczek. To jest wspaniała także przynęta na węgorza. Małże, które potrafi, jeśli małż się rozchyli, to on go potrafi się wśliznąć, zwłaszcza ten wąską głowę. A propos. I tego małża wystać sobie ze skorupy i wtedy to robi bardzo szybko. Ale generalnie jest to taki uniwersalny drapieżca. Wszystkożerny po prostu. Wszystkożerny, generalnie. Natomiast z tym, czy żeruje w wyższych partiach wody, powiem ci, że z tego co wiem, niechętnie. Natomiast czy to, co powiedziałeś, że widziałeś w jeziorze? W jeziorze, jezioro Drwęckie, bo tam powiedzmy to takie jezioro swego czasu było bardzo mocno związane z moją nauką wędkarstwa i pamiętam, był taki długi pomost wychodzący na 5 metrów głębokości, tam łowiliśmy węgorze. Wiadomo, gruntówki, im dalej, tym lepiej, tradycyjnie zna. Natomiast parę razy mi się zdarzyło, że jak odpaliłem latarkę, to się okazało, że widziałem węgorza pod powierzchnią wody na głębokości 5 metrów. On był tyle pod powierzchnią. A ja latem kiedyś, no już też kilkadziesiąt lat temu, widziałem na Mikołajskim, które już wtedy zaczynało być zeutrofizowane, węgorze polujące niczym węże wodne pół metra pod powierzchnią. Pomiędzy rogatkiem a desnicami. Czyli coś ale to jest. Nie było to spowodowane tym, że one sobie tam chciały polować. Przyduchą. Przyduchą. Brak tlenu przy dnie powoduje to, że węgorze muszą
podpłynąć wyżej, a nie chcą głodować. No przede wszystkim, jeżeli tam tlenu nie ma, to ani im nie jest komfortowo, ani przede wszystkim ryb tam nie ma. No i one nie byłyby w stanie przeżyć. No tak. I one niespecjalnie sobie radziły z polowaniem, ale one polowały na ukleje, na nawybek płoci tam na Mikołajskim, bo musiały przeżyć. Coś jeść. Także być może jest to właśnie efekt tej eutrofizacji jezior, a nie... Ale powiem ci, że wiesz, no, ja widziałem te ryby pod powierzchnią wody, ale brały na grunt na 5 metrach, czy tam 6. Brały, a nie, jeśli brały na grunt, no to brały na głębokiej wodzie, brały na głębokiej wodzie, a widywałem jako dzieciak pod powierzchnią, więc to było też dziwne. Ale naprawdę widziałem i to były ryby, tak jak ci o sumie opowiadałem, pamiętasz, że widziałem, że sum poruszał się i co by nie wpadło, to by żar i widziałem, że węgorz był mega aktywny. Najwyraźniej wtedy. Ten oportunizm, czyli jeśli wyżej nam jest łatwiej o pokarm, wziął górę. Węgorz się wyłamuje schematom, standardom i wyłamuje się naukowcom, także bardzo możliwe, że wybrał sobie także taki sposób żerowania. Aczkolwiek żadnych naukowych informacji na ten temat nie znam. Nie ma. A powiedz mi, jak jest ze wzrokiem węgorza, no bo też ma stosunkowo chyba, chociaż może stosunkowo nie są te oczy aż tak niewielkie, ale raczej ma oczy niewielkie. Kiepski wzrok. Tak samo jak słup. Ale jestem przekonany, że w jakiś sposób odbiera bodźce, nie wiem, czy to linią boczną, no czy też te receptory. To jest generalna charakterystyka ryb żerujących nocą. Bardzo, bardzo dobrze rozwinięte zmysły poza wzrokiem. A węch, bo słyszałem, że to jest najlepszy nos wśród ryb. To jest prawda. I tak? To jest prawda, ma super czuły powonienie. Super czułe powonienie, jest to po prostu... Czyli te wszystkie martwe rybki, którym się miażdżyło głowę albo tam rozcinało brzuszek, ma sens, zdecydowanie. Czyli teoretycznie powiedzmy rosówka, czy właśnie tam odwłok raka, czy trupek powinien być skuteczniejszą przynętą w sensie ściągania jakby uwagi węgorza niż żywa ryba. No moja praktyka wędkarska to potwierdza, ale no nie złowimy aż tylu węgorzy, żeby tutaj się autorytatywnie wypowiadać. Czyli jednak węch jest dużo lepszy niż wzrok. Dużo lepszy niż wzrok. No dobra, to teraz Paweł, jakaś ciekawostka o węgorzu od ciebie. Jest coś takiego, czego jeszcze nie poruszyliśmy, bo ja mówię, ja nie wiem, nie chcę powiedzieć, że nie wiem wszystkiego, ja nawet nie wiem 1%. Nie. Może masz coś takiego? Najlepszy dowód jest taki, że nie potrafię tak na poczekaniu wymyślić ciekawostki. To, że dosyć często zdarzają się u węgorzy formy albinotyczne. Ale formy albinotyczne mogą być albo tak zwane pełne albinosy, całkowite, czyli białe z czerwonymi oczami, albo półalbinosy, kiedy ten gen albo geny na albinotyzm nie są dominujące i wtedy węgorze przybierają taką przepiękną, jasno-złotą barwę. Mhm. I takie się też zdarzają. One były selekcjonowane w dawnych czasach, po prostu odławiane i je trzymano. No, oczywiście nie byli w stanie ich rozmnażać, bo no tak. Nie mieli dostępu do morza sargasowego, ale wpuszczali właśnie takie węgorze do stawów parkowych i taka grupa złotych węgorzy robiła niesamowite wrażenie. No bo często węgorze są... Francuzi byli w tym specjalistami. Bo często węgorze mają różne ubarwienie, no ale podejrzewam, że jakby odcinając się od tych albinosów, podejrzewam, że to zależy od podłoża, od wody. Te zmiany mogą nastąpić nawet... No oczywiście piękne, oliwkowe. Oliwkowe. Tak? Piękne mogą nastąpić nawet w czasie trwania życia jednego osobnika. To nie jest cecha genetyczna. Mhm. On w ciągu życia może na przykład zostać, czy wpłynąć, czy zostać wpuszczony do jeziora, taki czarniawy, a z czasem się... Kameleon taki. Tak. No, nie, no, kameleon to tak szybko zmienia, a ten nie, ten z czasem. Ale komórki pigmentowe też ewoluują. A powiedz, czy jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka lub wpatrując się rozróżnić samca od samicy węgorza, czy... Trudno. Kiedyś właśnie sądzono, że ta szeroko- i wąskogłowość to jest cecha... Też znałem taką teorię, ale powiedziałem, ale nie, to nie jest tak. Czyli powiedzmy przeciętny wędkarz nie ma szansy. Nie ma szans. To co, chyba temat węgorza wyczerpaliśmy? No... Chyba tak. Aczkolwiek wyczerpać temat węgorza byłoby trudno, bo ryba jest naprawdę fascynująca, także
No słuchajcie, jeśli może wy macie jakieś pomysły dotyczące Węgorza, coś, na co my nie wpadliśmy, jeśli macie, to tradycyjnie piszcie pod spodem, może nam się uzbiera na jakiś kolejny odcinek. A tymczasem co, żegnamy z kina, przed nami chyba jeszcze dużo gatunków, więc jeśli tylko Paweł nie zdezerteruje, ale tu zawsze możemy na niego liczyć, więc... Nie zamierzam dezerterować, obiecuję wam niezłe kino. Więc jeśli tylko macie ochotę, a widzimy, że macie ochotę, no to myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, jeszcze przed nami bolenie, pstrągi, trocie, miętusy, to plus jeszcze inne pomysły mamy, prawda? Mamy jeden pomysł. Bardzo poważny pomysł. Tak, nie będziemy na razie zdradzali. Dotyczący wędkarstwa, ale trochę około wędkarski, tak. Ale bardzo istotny temat. Myślę, że może następnym razem właśnie odbijemy trochę od tych tematów ryb i nagramy coś takiego, ale to nie będziemy uprzedzali faktów. Na razie mamy kino, mamy gdzie to robić. Także do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem. Czołem.